W Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie opracowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Czwórmiasto. W ubiegłym roku Ministerstwo Infrastruktury wyróżniło Czwórmiejską Inicjatywę, która jako jedna z 15 obszarów miejskich złożyła wniosek o pomoc w opracowaniu SUMP, czyli Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z mieszkańcami, poprowadzone przez konsorcjum firm odpowiedzialne za wykonanie tego dokumentu. Będziemy pracować tak naprawdę nad diagnozą systemu mobilności, systemu transportowego tutaj na terenie obszaru funkcjonalnego Tarnobrzega, Sandomierza i będziemy rozmawiać, jakie problemy, jakie szanse, zagrożenia występują w poszczególnych formach podróżowania tutaj po regionie. Od transportu zbiorowego, poprzez ruch rowerowy, ruch pieszy, ale również będziemy rozmawiać o tym, jakie problemy spotykają, z jakimi problemami spotykają się również kierowcy. Także też nie pomijamy tego ważnego aspektu. To jeden z pierwszych etapów realizacji Czwórmiejskiej Inicjatywy. Opracowanie tego planu pozwoli wypracować pewną strategię rozwoju systemu transportowego tutaj w regionie, wybrać pewne działania, które będą realizowane w przyszłości, o które będzie można się starać, o środki na te działania, no i wypracować pewną wizję, koncepcję rozwoju tego, jak będziemy podróżować tutaj po tym obszarze w najbliższym czasie, w takim horyzoncie czasowym, tak naprawdę najbliższych 10 lat. Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej przewiduje się na pierwszy kwartał przyszłego roku.